Witajcie lechci. Dziś kolejny program. Udało mi się dwa. Szczególnie, że bardzo ważny komunikat mam tutaj do przedstawienia. Stąd od razu do rzeczy przejdę i trzeba powiedzieć, zostały wydane, cytuję, rozkazy strzelania, aby zabić. Zostały właśnie wydane i skierowane przeciwko szefom mafii hazarskiej. Ogólnoświatowe rozkazy strzelania do zabijania w celu zabicia tych złych ludzi, instytucje, zostały wydane przeciwko wszystkim członkom mafii hazarskiej, dopóki nie poddadzą się bezwarunkowo zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MI6, CIA, Mossadem, rosyjską FSB i innymi agencjami wojskowymi, wywiadowczymi na całym świecie. Jest to legalne, ponieważ zła mafia hazarska aktywnie próbuje zabić 95% ludzkości. Jeśli się nie poddadzą, staną przed trybunami, jeśli się poddadzą, staną przed trybunami zbrodni wojennych w stylu norymberskim. Jeśli nie zrobią tego, grozi im śmierć. Nie bez powodu prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że dyktatura zachodnich elit jest wymierzona we wszystkie społeczeństwa, w tym w samych obywateli krajów zachodnich. I jest to czysty satanizm. Jezus Chrystus powiedział, cytuję, w kazaniu na górze po owocach ich poznacie. Te trujące owoce są już oczywiście dla ludzkości znane i nie tylko w naszym kraju, ale we wszystkich krajach, w tym wielu ludzi na samym zachodzie. Dla tych, którzy nadal nie rozumieją, z czym mamy do czynienia, niech spojrzą na ten film, gdzie ofiarą składaną jest małe dziecko. No, ten film ma swoje lata, pochodzi z targów międzynarodowych z 1933 roku. Niemniej do dzisiaj w każdej edycji ten rytuał tam się odbywa i jest on bardzo wymowny. Proszę zobaczyć, tu składane jest dziecko przez maga tutaj jakiegoś w ofierze i właśnie proszę zobaczyć na ten pomnik. I nie przypomina wam ten taniec tego szaleństwa tam przed tunelem Gotharda w Szwajcarii. Zawsze towarzyszą temu tego typu scenerie. No tak, i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to dowód na to, że naprawdę mamy do czynienia z fanatykami czczącymi Molocha i poświęcającymi dzieci. Postrzegają nas jako amulak i myślą, że mają prawo nas zabijać lub niewolić jak bydło. Są to loczki starożytni wrogowie większości ludzkości. To oni torturowali i palili na stosach miliony niewinnych ofiar w tak zwanych wiekach ciemnych. Atrakcje pod tytułem Świętej albo pod wezwaniem Świętej Inkwizycji, to morderstwa popełniane na widoku publicznym, bo Bóg tak chciał w rozumieniu. To bardzo wygodne. Dzisiaj mówią to samo i robią podobnie. Chcą nas pozabijać na oczach innych, a w imię ich Boga nie szkodzi im to wcale. Nie schodzi im to imię ich Boga z ust. Wierzą w okropne rzeczy i robią to jeden do jednego. Powyższy film pochodzi z targów światowych. W Chicago w 1933 roku został wyemitowany i nagrany, ale do dziś dokonują masowych ofiar w taki sam sposób, jak powiedziałem. Źródła MI6 mówią, że
mają wideo z pięknymi dziećmi poświęconymi w Holokauście podczas ceremonii inauguracyjnej. Nowy budynek World Trade Center, Holokaust to całopalna ofiara dla Molocha, znanego również jako Baal, Set lub Szatan. I to są to ich właśnie wierzenia, którym to ofiarują te ofiary swoje, w sensie wyznawania i czynienia tego jeden do jednego, także piją, jedzą ciało tego swojego Boga. I to oczywiście w tych dzieciątkach małych jest to utożsamiane. Są to ludzie, którzy zamordowali dziesiątki milionów Chińczyków, Słowian, Rosjan, Polaków i innych podczas i po II wojnie światowej w ramach planu przekształcenia planety Ziemia w gigantyczną farmę zwierzęcą. Wydarzenia pokazane powyżej zostały zorganizowane przez sojuszniczą organizację Ameryki, sponsorowaną przez Loczkową, nie mówię tej nazwy, pamiętacie, agencję z Palestyny, wyprodukowaną przez Mayera Wisingla z pomocą rabina Salomona Goldmana, jak również Marcy Kuhl Samuel, autora Wygoje, jednym z głównych mówców na tym wydarzeniu był nie kto inny jak Chaim Weizmann, pierwszy prezydent Izraela i facet, który wyraził Liol Waterman Rothschild, napisał deklarację Bulfora. Koniec cytatu. Są to ludzie, którzy zniewolili Amerykanów i zamielili ich w maszyny do zabijania i egzekutorów na całym świecie. Rozkaz strzelania, aby zabić, obejmuje m.in. potomków Johna Rockefellera I, członków rodziny Rothschildów, Habsburgów, a także holenderskie, włoskie i belgijskie rodziny królewskie. Mówimy o tym, który teraz został wydany rozkaz do strzelania do tych ludzi. Osoby przeznaczone do natychmiastowej egzekucji to aktorzy udający prezydenta Joe Bidena i papieża Franciszka, Joe Bassos, Jared Kushner, Justin Castro Trudeau, Christina Freeland, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Anthony Fauci, Albert Bourla, Bill Gates, naczelny rabin Nowego Jorku, Ephraim Mirvis i tak dalej. Słuchający ten program proszeni są o pomoc w skompilowaniu bardziej wyczerpującej listy, ale jest to dobry punkt wyjścia. Proszę kontynuować. Jeśli jesteście członkami jednostki ochrony którejkolwiek z tych osób, instytucji, musisz albo wykonać rozkaz, albo ponieść karę za zbrodnie wojenne w postaci dożywotniego więzienia lub śmierci. Jeśli uważasz, że jest to ekstremalne, pamiętaj, że ci ludzie aktywnie próbują zabić ciebie i twoją dalszą rodzinę, więc jest to uzasadniona samoobrona. Jesteśmy w stanie wojny i to jest sytuacja zabij lub gin. Zabij lub zostaniesz zabity. Okej, teraz przyjrzyjmy się niektórym z ostatnich wydarzeń w bitwie o wyzwolenie planety Ziemia. Ostatnia próba rozpoczęcia III wojny światowej przez złą machę hazarską była widoczna w zeszłym tygodniu, kiedy wysadzili w powietrze gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które dostarczają rosyjski gaz do Niemiec. Zaraz po tym nastąpiło ogłoszenie alternatywnego gazociągu dostarczającego gaz z Norwegii do Polski. Problem polega na tym, że cała sprawa była propagandowym kłamstwem mającym na celu zarabianie pieniędzy przez manipulowania rynkami finansowymi, mówią rosyjskie źródła FSB. Jest to dość pewnym tutaj dostarczyciel wiadomości. Zakłada, że jeżeli zbadać sprawę, dowiemy się, że firmy handlowe należące do Rothschildów z siedzibą w Szwajcarii dokonały zabójstwa z insider trading w oparciu o fałszywy incydent rurociągu. Innymi słowy, zainwestowali, słuchajcie, duże pieniądze, po czym wysadzili ten rurociąg i to spowodowało odpowiednie ruchy na giełdzie, na czym oczywiście zarobili krocie, jak już to mają zwykle w zwyczaju. Oni nie przewidują, tylko reżyserują te wszystkie wydarzenia i w ten sposób okradają ludzi na tych giełdach wszystkich bezustannie i to jest kolejny już raz. Ponadto Niemcy teraz będą musiały uiścić opłaty tranzytowe na Ukrainę i do Polski za gaz z gazociągu, który prawdopodobnie już nie istnieje. I tutaj mam kolejny film. O,
zobaczcie, jest właśnie inauguracja podpisania tego Baltic Pearl. I jak widać, właśnie niniejszym gaz popłynął. Także nie będę tego więcej tutaj materiału puszczał, ale podlinkuję go i kto będzie chciał, będzie mógł sobie ten filmik w całości obejrzeć. Tak więc jest oczywiście również materiał o, jak widać, Baltic Pipe, jak tutaj donoszą, właśnie został otwarty i 10 bilionów kubików, czyli tych metrów sześciennych będzie można transportować tym z Danii do Polski, przez z Norwegii przez Danię do Polski i później z powrotem można też zaopatrzyć kilka krajów jeszcze. Jak gdyby w samą porę, chyba najlepsza polska inwestycja w obecnej sytuacji, chociaż wydawała się wtedy fatalna faktycznie z uwagi na wysoką cenę norweskiego gazu, to w porównaniu z dzisiejszą ceną rosyjskiego gazu w złocie, no to rzeczywiście okazuje się, że to był good deal, no i jedna z lepszych inwestycji chyba. No i teraz rozdajemy karty dzięki temu, przynajmniej w regionie, na ile starczy ta wydajność terroru. To jednak nie wystarczy, aby uratować hazarską mafię przed załamaniem finansowym. Rzeczywistość jest taka, że Europa Zachodnia musi albo obalić swoje szatańskie przywództwo, albo stawić czoła przemysłowemu zamknięciu i mroźnej zimie. Amerykanie muszą również zrobić coś z fałszywym reżimem Bidena w zarządzie rezerwy federalnej lub stawić czoła trudnościom na znak, że należna do złej mafii hazarskiej korporacja United States of America Corporation nie dotrzymała terminu płatności 30 września. Federal Reserve System wezwała do tajnego, nadzwyczajnego spotkania rano 3, czyli wczoraj. Jutro wam zdam relację, co tam miało miejsce. Według źródła brytyjskiej rodziny królewskiej powodem spotkania jest to, że rodziny królewskie przejęły kontrolę nad bankami centralnymi z dala od rodzin Rockefellerów i Rothschildów. Zamieszanie na brytyjskich rynkach finansowych wynika z faktu, że po raz pierwszy od słynnego handlu poufnymi informacji od Rothschildów w bitwie pod Waterloo brytyjscy członkowie rodziny królewskiej kontrolują teraz Bank Anglii, zauważa źródło. No jeśli to prawda, to rzeczywiście rewelacyjna wiadomość, czyli Rothschildowie tracą fortunę. Również w Europie to by tłumaczyło ten swoją drogą, ten ubiegłotygodniowe bankructwo pierwszego banku Anglii, jaki był tam, powstał właśnie jako wzorzec, ten właśnie opisany w pierwszej części przeze mnie Prawa Morza, no to właśnie zbankrutował. Także no sentyment sentymentem, oni mają jednak tych banków, mają wszystkie banki, także dzisiaj ten sentyment do pierwszego banku pewnie już nie ma takich znaczeń finansowych jak wówczas, ale jednak jest to jakiś symptom porażki. Również w Europie Watykan usunął całą kontrolę Rothschildów, Rockefellerów i tym podobne z dniem 30 września. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, oto informacje wywiadowcze od kontaktu, z którym mam kontakt, no trochę mi się tutaj, od moich źródeł powiedzmy, tajnych, spotkań Światowego Forum Ekonomicznego z mafią hazarską. BlackRock i Vanguard planują umieścić na giełdę całe światowe aktywa, jest to cytat, który wycenili na 500 bilionów dolarów. Światowe aktywa zostaną sprzedane jak akcje. Uważają, że wartość akcji będzie 5-krotną początkową wartością oferty. Chcą to zrobić, aby osiągnąć swój wielki reset.
Right Asset będzie na tym polegał, że sprzedadzą za 500 bilionów akcje firm całego świata. Oczywiście elita wykupi te akcje i osiągnie swoją agendę 2030, jak mówi Klaus Schwab. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. To szalone marzenie, ale kontrolowani przez złą mafię hazarską Światowe Forum Ekonomiczne wiedzą, że mogą to osiągnąć. Innymi słowy, po przejęciu kontroli nad 90% międzynarodowych korporacji na świecie poprzez oszustwa prywatnego banku centralnego, zła mafia hazarska ma nadzieję pozostać u władzy i sprzedać te skradzione aktywa światu. Dlatego legalne rządy świata muszą skonfiskować te oszukańcze zamiary i uprzedzić je, przejmując kontrolę nad tymi korporacjami. Nie trzeba dodawać, że należy dołożyć wszelkich starań, aby nie karać legalnych przedsiębiorców, którzy wzbogacili się faktycznie, tworząc wartości jakieś dodane na rynku, aby rozumieć, dlaczego ważne jest, aby usunąć kontrolę mafii hazarskiej nad korporacjami. Spójrz na ten klip ze spotkania Światowego Forum Ekonomicznego. ONZ kontrolowana przez Forum Ekonomiczne współpracuje z Google, mówi pani, w celu manipulowania wynikami wyszukiwania zmian klimatu. Melissa Fleming, marionetkowa sekretarz ONZ do spraw globalnych komisji, mówi, że są właścicielami nauki na temat zmian klimatu, a przeciwstawne punkty widzenia zostały teraz zepchnięte w dół w wynikach wyszukiwania dzięki współpracy z Google. Nikt nie może posiadać nauki, ponieważ prawdziwa nauka jest obiektywnym badaniem świata przyrody, to jest oryginalnym stworzeniem, a nie jakąś fikcją stworzoną przez pompowane fałszywymi pieniędzmi organizacje. Fałszywa nauka o klimacie jest forsowana przez bardziej umiarkowaną frakcję mafii hazarskiej. Ci ludzie kontrolują również technologię manipulacji pogodą. Wykorzystali ją w zeszłym tygodniu do ataku na Florydę, ponieważ gubernator tego stanu buntuje się przeciwko ich rządom. Dowodem na to, że Zatoka Meksykańska straciła wodę w wyniku ich działań, to pierwsza modyfikacja pogody zastosowana przy huraganie Jan. Dotąd doszła woda, komentuje źródło CIA. To jest rzeczywiście dość symptomatyczne, ale słuchajcie, przyjrzyjcie się tej sytuacji. Gość tutaj mieszka na wybrzeżu i nas prowadzi właśnie. Za chwilę zobaczymy, jak cała zatoka, popatrzcie, to zielone, widzicie? Tutaj jest nabrzeże. To wszystko po horyzont aż było Zatoką Meksykańską. W tej chwili ryby zostały, popatrzcie, jak palcem wskazuje, jak na pole wielkie. To jest Zatoka Meksykańska. Cała woda gdzieś zniknęła. To jest niesamowite. To są, słuchajcie, no Zatoka Meksykańska, zobaczcie na mapie, to jest większe od Bałtyku. Cała woda po prostu no, znikła. Także rzeczywiście dosyć niesamowite. I to jest kolejna anomalia, kiedy rzeka tutaj normalnie ryb leży obok niego tam. Później pokazuję w drugim filmie, nie będę tego całego puszczał, bo to jest zbyt obszerny materiał. No w każdym razie na dzisiaj to jest tyle. Niniejsze informacje pochodzą od Benjamina Fulforda. Jak wiadomo, jest on byłym szefem biura w Tokio, magazynu Forbes, który twierdzi, że ma powiązania z poufnymi informatorami. No, moja opinia na temat jego felietonów jest taka, że zawiera on pierwiastek prawdy, a niekiedy jest to 99% prawdy. Ale jego materiały generalnie nadają się do dalszej analizy i syntezy faktów, dlatego nie można tych słów brać dosłownie jeden do jednego za każdym razem. No tym razem
Jest to moim zdaniem wyjątkowo trafne, dlatego uznałem, że trzeba to jak najszybciej Wam przekazać, zwłaszcza na to, ze względu na tą listę, która tam jest, wezwanie do jej uzupełnienia. Ta mafia hazarska, jak wiadomo, teraz realizuje te hasła również u nas. Kiedyś było takie hasło za komuny: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, a dzisiaj jest: hazarze wszystkich krajów, łączcie się. No i wszyscy pod wodzą oczywiście Klausa Schwaba realizują tutaj ten program. Nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. No i tym mało optymistycznym akcentem na dzisiaj kończę. Jutro kolejny odcinek. Obiecałem tam kontynuację tych 144 rzeczy wymienionych przez postać bardzo ważną w naszym światopoglądzie dzisiejszym. Kto widział poprzedni odcinek, ten będzie wiedział. I jutro go spełnię, ten dzisiaj ze względu na ten komunikat właśnie zamieniłem, ale jutro spełnię waszą, tą obietnicę moją dla was. Tymczasem to tyle. Dziękuję i do usłyszenia. Pamiętajcie o subskrypcji, rozsyłaniu tych filmów. Zbieram 100 tysięcy subskrypcji. Musimy mieć tubę propagandową, żeby przemawiać. Pamiętajcie też, że no, nie dadzą mi zarabiać na tym kanale na pewno. Cieszę się, jak w ogóle mi nie obcinają filmów i pozwalają komentować, więc komentujcie, kocham wasze myśli, a jak ktoś tam może, to niech wrzuci tam, niech na książkę się wrzuca poprzez witrynę, jakieś graficzki, to wszystko mnie motywuje, to zabiera jednak dużo czasu. Dziękuję i przepraszam, że ostatni materiał, kiedy miałem trochę zły głos, bo faktycznie miałem chore gardełko, ale jak słychać, już jest lepiej, także pozdrawiam i wszystkiego dobrego.